Półwysep Synaj, XIII wiek przed naszą erą. Jozue, ilu zmarło tej nocy? Około 300. Gdzie ich pochowamy? Staramy się wykopać rów, ale pełno tu kamieni. Mojżeszu, węże kąsają codziennie setki ludzi. Z każdym dniem węży jest coraz więcej. Może złożymy ciała w namiocie? W takim tempie zaraz zabraknie tu miejsca. Nawet jeśli ciała ułożymy po sam szczyt. Więc musimy znaleźć nowe, inne miejsce. Nie możemy wyruszyć. Zbyt wielu chorych nie jest w stanie iść. Wieczorem tylko ci z własnego wyboru będą niezdolni do marszu. Czy to jest lekarstwo? Obiecałeś, że przeprosisz Boga za bunt ludu i poprosisz, by ich uleczył. Tak zrobiłem, więc dlaczego się chowasz? To nie był mój pomysł. To pogański symbol. Na pewno o to chodziło Bogu? Może źle go zrozumiałeś. Nauczyłem się robić to, co każe, bez zbędnych pytań. Pamiętasz, co stało się w Meriba? Może jednak wyślemy posłańca do Eison Gebera z prośbą o pomoc. Podaj mi drzewce. Lud uzna to za okrutny żart. Niech mówią, co chcą. Nie pojmuję. To nie ma sensu. A wytłumaczysz Morze Czerwone? Mannę i przepiórki? Słup ognia? Jozue, każdy, kto spojrzy na tego węża i zaufa mocy Adonai, zostanie uzdrowiony. Musisz uwierzyć, nie zrozumieć. Uwierz.